A co pan by zrobił, będąc prezydentem Włocławka? No co, to zależy, jakie fundusze, bo to wie pan, no jak nie ma funduszy, to no jeżeli ma się jakieś fundusze, to wtedy można sobie zainwestować. No ja głównie bym, oprócz tego, jak jest bulwary ładnie zrobione, chciałbym, żeby się zajęli w końcu tym parkiem miejskim Sienkiewicza, bo to jest tak zaniedbany obiekt, że już najwyższy czas, żeby się wziąć za to, żeby zrobić porządek, nie? A co pani by zrobiła, gdyby pani była prezydentem Włocławka, miała taką władzę? Nie zagłębiam się w to, bo nie wszyscy się na to stanowisko nadają. To trzeba mieć naprawdę główkę, nie od parady. Gdyby pan był prezydentem Włocławka, co by pan zrobił? Co ja bym zrobił, gdybym był prezydentem Włocławka? Nie wiem, nie jestem prezydentem, no ale no myślę, że teraz trzeba było pomyśleć o miejscach pracy, tak? Chociaż to jest bardzo trudne zadanie i to też prezydent nie ma aż takiego wielkiego wpływu na to, tak? Jakby się wszystkim wydawało. No, to jest jeszcze kwestia inwestorów i osób prywatnych, i biznesów prywatnych, tak? Tutaj no, rola jest bardziej zachęcająca, tak? Co pani by zrobiła, gdyby pani miała taką władzę jak prezydent Włocławka? Co by pani zrobiła? Pierwsza rzecz, zakłady pracy. No bezrobocie to jest koszmar. Aha, no żeby zagospodarować jezioro między Tamą a Płockiem. Czy między Tamą a Toruniem. Mhm. Nie wiem, statki. Kiedyś tak bardzo fajnie było popłynąć sobie statkiem do Płocka. A gdyby pan był prezydentem Włocławka, co by pan zrobił dobrego oczywiście dla naszego miasta? Nie jestem i nie muszę się nad tym zastanawiać. Od tego są ludzie, którzy się lepiej na tym znają. A gdyby pani była prezydentem Włocławka, miała taką władzę, co by pani zrobiła dla tego miasta? Proszę pana, wydaje mi się, że nie nadaje się na prezydenta, w związku z czym nie jestem w stanie odpowiedzieć, no, przede wszystkim bezrobocie, które takie straszne tu jest. Dlaczego ludzie po studiach muszą wyjeżdżać za granicę, prawda, i tam sprzątać czygary myć, nie? Gdyby pan był prezydentem Włocławka, co pan by zrobił? W pierwszym momencie staram się znaleźć inwestorów do miasta, żeby stworzyć miejsca pracy we Włocławku. No, do polityki jest pan zniechęcony, ale gdyby pan był prezydentem, co pan by zrobił dla Włocławka? Proszę pana, przede wszystkim zrobiłbym to, żeby we Włocławku można było oglądać naziemną telewizję cyfrową z anteny każdej, dosłownie. Tak jak jest to w innych miastach tej klasy, jak Konin, na przykład Płock. A tutaj sygnał jest po prostu beznadziejny. Po drugie, odbierają praktycznie dwie stacje radiowe. I to jest nędza. XXI wiek, proszę państwa. Inwestycja to jest priorytet. I to nie to prezydent, wiceprezydenci jeździć, prosić. No i oczywiście ulgi różne trzeba oferować inwestorom, żeby przyszli. W tej chwili, to na dzień dzisiejszy na pewno bym zadbał o Stare Miasto, które naprawdę wymaga wielu, wielu po prostu przekształcenia. Przede wszystkim ulica Tumska, no przecież na pewno pan nieraz widział, jak to wyglądają te kamienice zniszczone, zdewastowane. Tu trzeba młodzież przytrzymać na dzień dzisiejszy, bo to co, to jest miasto emerytów i rencistów na dzień dzisiejszy. Tu nic się nie zrobi, bo to Włocławek był miastem przemysłowym. Ja rozmawiałem z panią adwokat, bo jej tam pomagam. Panie, pan to mówi, to być pan połowę, to do kryminału wsadziłem. Panie, bo dla mnie to jest kupę oszustów, kłamców i tak dalej. A co ja bym zrobił? Wie pan, pierwsza podstawowa sprawa. Pan mi pokaże zakład we Włocławku, państwowy. Wymieni pan? No, zgadza się? Gdyby pani miała taką władzę, żeby być prezydentem tego miasta, co by pani chciała zrobić? O nie, nie mam takiej władzy. Proszę pana, wszyscy by chcieli bardzo dużo. Każdy bierze to od swojej strony. Jednemu się nie podoba chodnik, drugiemu się nie podoba słupek, trzeciemu jeszcze coś innego. Żeby każdego zadowolić, to trzeba mieć worek z pieniędzmi bez dna. Tak, żeby młodzież tutaj była i chciała być, to na pewno te miejsca pracy dla nich.